wakacje w pełni. Przynajmniej ja mam wakacje. Proszę o wybaczenie wszystkich tych, którzy nie mają, nie wkurzajcie się. Więc dzisiaj odcinek w plenerze. O co? Spadaj. Powiem wam, że jestem dzisiaj w takim lesie, że komary to jest najmniejszy problem. Latają takie wielkie, kolorowe, nie wiem, coś, takie muchy. Jak się ktoś zna, co to może być, to może napisać o tym w komentarzu. W każdym razie ona tylko usiadła i tak jakby tylko mnie tknęła, nie, że sobie posiedziała na mnie trochę, tylko tknęła i mam wrażenie, że obok łokcia, który już mam, zaraz wyrośnie drugi łokieć. W sensie już rośnie. Także przyroda. Tak sobie pomyślałem, że skoro macie wakacje, a więc macie bardzo dużo wolnego czasu, to pewnie chcielibyście się dowiedzieć, co na przykład można z tym czasem zrobić. Ja wam podpowiem. Można się angielskiego uczyć. W sensie gramatykę można powtarzać z kanałem Rock Your English, a słówek? A no właśnie. No podleć, no. Usiądź. Jak się uczyć słówek? Kiedy zaczynałem się uczyć języka angielskiego gdzieś tam w zamierzchłych latach 90. i kiedy uczyłem się też oczywiście słówek, miałem taki specjalny zeszycik. I do tego zeszycika wpisywałem słówka po angielsku, a następnie ich polskie definicje, no i co? I kułem. Po czym te, które mi wyjątkowo nie wchodziły, były przepisywane do drugiego zeszycika, takiego zeszycika ekstra, w którym były tylko te najtrudniejsze dla mnie słówka. No i co? I to była oczywiście jakaś totalna masakra. Bo rzeczywiście ja te słówka pamiętałem na tyle, że później jak ktoś wziął ten mój zeszycik i mnie odpytywał z jednej bądź z drugiej strony, to jakoś sobie radziłem. Tylko że jak mówią fachowcy od nauczania języków obcych, takie metody są o dupę rozbij. Nie mogę? No podleć, no. Na szczęście angielskiego uczyłem się później jeszcze wiele lat, nie tylko zresztą w latach 90. i wypracowałem różne inne metody, zdecydowanie bardziej skuteczne, których zresztą używam po dziś dzień, ponieważ może to być dla niektórych zaskakujące, ale ja się w dalszym ciągu słówek uczę. Ponieważ w dalszym ciągu są takie słowa w języku angielskim, których nie znam. I ponieważ cały czas powstają nowe słowa w języku angielskim. O tak, i to sporo. I w tajemnicy wam powiem, że ja dalej mam taki zeszycik, do którego wpisuję słówka. Tylko teraz robię to trochę bardziej z głową. Jak? Już tłumaczę. Bierzemy sobie angielskie słowo, którego chcemy się nauczyć. A na przykład takie convenient. Być może niektórzy z was znają, być może niektórzy nie, no to poznają. Jeżeli chcemy, możemy sobie napisać polski odpowiednik, czemu nie? Wygodny, praktyczny, poręczny, ale uwierzcie mi, że to zdecydowanie za mało. No bo nawet pomimo tego, że znam polski odpowiednik, znam polskie tłumaczenie, to czy ja tak naprawdę wiem, co to słowo znaczy? Czy ja jestem w stanie użyć go w kontekście? Czy ja jestem w stanie użyć tego słowa w zdaniu? Czy to mówiąc, czy to pisząc? Śmiałbym wątpić. Wątpię w to, że samo polskie tłumaczenie do tego wystarczy. Przede wszystkim warto sobie napisać też definicję. Definicję tego słowa, to znaczy opisać, co ono znaczy i najlepiej zrobić to po angielsku właśnie. Macie takich słowników w internecie mnóstwo. Oxford, Cambridge, Macmillan, które dadzą wam angielską definicję słowa, które was interesuje. Na przykład convenient to fitting in well with a person's activities, plans, conditions. Teraz można, choć nie trzeba, to zależy od waszego poziomu, spróbować sobie też tą definicję przetłumaczyć na polski. A więc convenient to jest coś, co dobrze pasuje komuś w jego czynnościach, w jego planach, przy jego warunkach. I taka definicja, taki opis już dużo lepiej pokazuje wam, co to słowo rzeczywiście znaczy i naprawdę pomaga w tym, żeby to słowo zapamiętać. Ale to jeszcze nic. Teraz pasuje tą definicję przełożyć na własny język. Co to znaczy na własny język? No, uprościć ją trochę. Znowu, w zależności od poziomu, możecie ją uprościć po angielsku albo po polsku. Convenient. Coś, co mi pasuje, coś, co mi odpowiada, coś, co mi pomaga. To jest właśnie convenient. I dopiero teraz w naszej głowie rzeczywiście zaczyna się tworzyć znaczenie tego słowa. Ale to też jeszcze nie wszystko. Bo teraz pasowałoby użyć to słowo w praktyce. I najlepiej nie używać tutaj zdania, które da nam jakiś słownik, czy zdania przykładowego z internetu, tylko stworzyć to zdanie samemu. Spróbować teraz stworzyć zdanie, w którym my użyjemy tego słówka. Traveling by car is more convenient than traveling by bus. Traveling by plane is more convenient than traveling by car.
Learning English with Rock Your English is very convenient. It's not very convenient to record a movie in the forest. Ta-da! Jeszcze raz od początku. Po pierwsze, okej, możecie sobie napisać polskie znaczenie, polski ekwiwalent, choć na pewnym poziomie nie będzie to już potrzebne. Po drugie i przede wszystkim napiszcie sobie definicję i tutaj najlepiej po angielsku tą definicję. Taką definicję spokojnie możecie znaleźć w bardzo wielu słownikach, szczególnie dziś w tych słownikach dostępnych w internecie. Po trzecie, uprośćcie sobie tą definicję. Napiszcie ją teraz własnymi słowami. I tu, w zależności od poziomu, może być po angielsku, może być po polsku. Może być i po angielsku, i po polsku. Tłumaczenie, definicja, uproszczona definicja i zdanie. Przykładowe zdanie stworzone przez Was. I to już naprawdę robi robotę. A do tych czterech punkcików w pewnym momencie warto dodać jeszcze piąty. Jeżeli Wam się tych słówek nazbiera powiedzmy 10, 20, 30, to wtedy można dodać jeszcze jeden sposób. Spróbujcie napisać opowiadanie. Jakie bądź, jakiekolwiek, spróbujcie stworzyć jakąś narrację, używając wszystkich tych słówek. Teraz to już zależy od Was, czy 10 słówek, czy 20 słówek, czy 30 słówek. Spróbujcie ich wszystkich użyć w kontekście, jednocześnie wysilając się, żeby to wszystko stworzyło jakiś ogólny, całościowy sens. I uwierzcie mi, może nie wszystkie te słowa, ale większość z nich zostanie tutaj. Dobra, zrobiliśmy to wszystko na przykładzie słowa convenient, a teraz spróbujmy zrobić to jeszcze raz na przykładzie słowa, którego ja się całkiem niedawno nauczyłem. Snackable. Fajne, nie? Snack jako przegryzka, jako przekąska. Ale co ciekawe, o czym nie wiedziałem, mamy też od tego przymiotnik snackable, który właściwie nie ma swojego polskiego odpowiednika, przynajmniej ja go nie znalazłem, nie byłem w stanie go stworzyć. Ale definicję polską stworzyć można. Snackable to jest coś nadającego się na przekąskę, ale też coś będącego łatwego i szybkiego w przeglądaniu, odtwarzaniu. Coś, co możemy sobie przeczytać, odtworzyć, odegrać łatwo i szybko. Szczególnie fajnie można tego słowa używać w kontekście rzeczy, które znajdujemy gdzieś w internecie. No ale dobra, idźmy po kolei tymi punkcikami, o których mówiłem wcześniej. A więc po pierwsze, po polsku to już sobie powiedzieliśmy. A teraz definicja angielska. Suitable for eating as a snack i something you can read, view, play easily and briefly. Czyli przekładając to na polski i bardziej na swojski, coś dobrego na przekąskę i coś, co można łatwo i szybko przejrzeć, obejrzeć. Snackable. A teraz użyjmy tego w kontekście. I tu jeszcze jedna uwaga. Czasem dobrze jest tworzyć te konteksty, dobrze jest tworzyć zdania, które będą dla nas zabawne, dziwne, inne, tak żeby one rzeczywiście tam gdzieś w naszej głowie zostały, wpisały się, wręcz aż zabolały. Zenek Martyniuk's music is very snackable. Ciach! Zostaje w głowie. To naprawdę działa, spróbujcie. Polskie tłumaczenie, z którego w pewnym momencie będzie można zrezygnować. Definicja angielska. Swoja własna definicja, łatwiejsza definicja, czy to po angielsku, po polsku, czy i po polsku, i po angielsku. Swoje własne zdanie z użyciem tego słowa. A jak się tych słówek trochę nazbiera, 10, 20, 30, to napisanie jeszcze jakiegoś tam opowiadania z tymi wszystkimi słówkami. Pomęczyć się, użyć ich wszystkich. Aha, byłbym zapomniał. Jeżeli uczycie się tylko i wyłącznie z jakiegoś waszego zeszyciku, to macie problem jeszcze z jedną rzeczą. Z wymową. Nieraz widziałem uczniów swoich i nieswoich, którzy uczą się słówek po prostu literka po literce. Co jest najbardziej chyba widoczne i wręcz bolące w przypadku czasowników nieregularnych. A? Swim, swam, swum. Bring, bro, ugchyty, bro, ugchyty. Forget, forgot, forgotten. Mówi wam to coś? Jeżeli uczycie się nowego słowa, fajnie jest też to słowo usłyszeć. Wszyscy nosicie, wszyscy nosimy dziś przy sobie takie małe ustrojstwa, które generalnie strasznie zabierają nam czas, na które bardzo wielu ludzi narzeka, ale które też bardzo mogą Wam pomóc, na przykład pomóc w nauce języków obcych. Ja osobiście polecam słówka, których się uczymy, dodatkowo wpisać sobie jeszcze do aplikacji Quizlet. Raz, że będziemy mogli tam jeszcze raz powtórzyć naszą definicję, a dwa, Quizlet przeczyta nam to słowo, przeczyta nam je po angielsku. Można też po prostu sobie to słowo wygooglować i tłumacz Google też powinien nam to przeczytać ładnie. To już zależy od Was. W Quizlecie macie to wszystko po prostu wtedy w jednym miejscu, więc myślę, że jest wygodniej. It's more convenient. Hmm? Jeżeli wiecie, jak się słowo poprawnie wymawia, to pomaga też w jego zapamiętaniu. Naprawdę. No dobra, nie przeszkadzam już w wakacjach. Oczywiście, jeżeli w ogóle macie wakacje, a więc wszystkich tych, którzy nie mają wakacji, już nie wkurzam. Życzę wszystkiego dobrego, dobrej pogody, wielu sukcesów w uczeniu się słówek i do zobaczenia w kolejnym odcinku.
A w oczekiwaniu na kolejny odcinek polecam Instagrama Rock Your English, polecam Facebooka Rock Your English, polecam też zajrzeć na Patronite'a Rock Your English, bo tam też jest fajnie. Rock Your English! No podleć, no. Jeszcze jedno nowe słowo mi się przypomniało, które niedawno poznałem. Bidzo. I jego taką wariację, bidzo-widzo. Rock Your English is a bidzo-widzo.